dobry wszystkim, witam się serdecznie z Wami w nowym tygodniu, w poniedziałek. Jakże piękny i słoneczny, świeci słoneczko. Ja już samego rana przetarłam sobie okna, bo po deszczach ostatnich były takie zacieki, że nie mogłam na te okna już patrzeć i na dobrą sprawę w sumie zapowiadają jeszcze deszcze, ale ja nie lubię, jak mam za bardzo ufajdane okna. Także przetarłam sobie, jestem bez makijażu, bez niczego. Teraz możecie zobaczyć, jak moja buzia właśnie wygląda, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten siniak. Wszystko tu zeszło. Ta zmarszczka jest jakoś bardziej oporna na jakieś środki wypełniające, muszę Wam powiedzieć. I jakoś gdzieniegdzie faktycznie ona jeszcze jest widoczna. Ja zabieram się za śniadanko. Dzisiaj zaserwowałam sobie żureczek, taki delikatny, teściowa zrobiłam. I słuchajcie, zamiast kawy zwykłej, nad czym bardzo ubolewam, no niestety piję tylko kawę zbożową na tą chwilę, bo moje ekscesy żołądkowo-jelitowo-wątrobowe po prostu dają o sobie przez ostatni tydzień tak mocno znać, do tego stopnia, słuchajcie, że naszą 11. rocznicę ślubu zdążyłam tylko wstawić to zdjęcie, które Wam wstawiłam na Instagramie z okazji właśnie rocznicy ślubu naszej, a później po prostu zdychałam nad ubikacją, a wręcz, słuchajcie, płakałam, bo takie rzeczy po prostu się działy. Także nie za wesoło. Dzisiaj dzwonię do gastrologa się umówić prywatnie, bo na fundusz zdrowia, słuchajcie, to nie ma co liczyć. Na przypadki pilne jest dopiero za powyżej 100 dni czeka się, także nic, tylko słuchajcie, umierać. Po prostu płacimy wszystkie składki na służbę zdrowia, wszystko się płaci, a jak przyjdzie co do czego i chce się dostać gdzieś szybko do lekarza, to nie ma takiej opcji. Już nawet słuchajcie, prywatnie nie dostaniemy się tak z dnia na dzień praktycznie, tylko są to terminy w odległości tygodnia albo nie ma miejsc. Także słuchajcie, no po prostu masakra. Dobra, zabieram się za śniadanko, zaraz zrobię sobie kawę Inkę też i odezwę się do Was już tak na spokojnie, bo nie mogę jeść za gorącego i też za zimnego, więc taki ciepły siorbnę sobie, bo oczywiście trzeba też wziąć leki. Także dobra, uciekam na razie. Dobra, słuchajcie, mamy godzinę, która jest 15:25, a od godziny 15, no od godziny, nie, 14, co ja mówię, od godziny 14 próbuję dodzwonić się do tego gastrologa i niestety nie mogę się tam dodzwonić, cały czas jest po prostu ten... Jak nie odbiera, to zajęte. Także mam czas do 18:00 i próbuję się dodzwonić. Jak widzicie, dzisiaj śmigam cały dzień bez makijażu. Miałam się ogarnąć, miałam się trochę malnąć, ale zrobiłam na obiad taką bardzo delikatną zupę ogórkową. A teraz, słuchajcie, pogoda się fajnie poprawiła. Szybko wyprałam sobie białe pranie, które już mi wyschło i za chwileczkę idę je pozbierać. I wrzuciłam właśnie przed sekundą na takie mega szybkie pranie, żeby odświeżyć właśnie koce. Koce, te pokrowce na fotele, także dzisiaj taki roboczy dzień. Korzystam z tego, że się dobrze czuję. Paznokcie zmyłam, zaraz sobie pewnie jakiś strzelę kolorek na pazury. I w ogóle chciałam Wam, dziewczyny, powiedzieć, że moja buzia po tym zabiegu właśnie osoczem i fibryną w klinice w Katowicach u pani Oli, muszę Wam powiedzieć, że buźka to jest po prostu jak buźka u nastolatki. Owszem, jakieś tam zmarszczki mimiczne są, no bo tego to nie jest tak drastyczny środek właśnie do wypełnienia, chociaż i tak są mniejsze i mam wrażenie, że ta buzia jest taka miękka, taka mega nawilżona, taka fajna, napięta, elastyczna, ta skóra się zrobiła, tak samo szyja i dekolt, także widzę po tym drugim zabiegu już taką znaczniejszą poprawę i lepszą kondycję właśnie cery. Także już po tym drugim zabiegu faktycznie widzę, że ta skóra bardzo fajnie wygląda i no, jest w naprawdę super kondycji. Także dziewczyny, idę. Zakrztusiłam się własną śliną. Pogoda jest fajna, zrobiło się fajnie, trochę się wyletniłam, bo zmieniałam, słuchajcie, dywan też w pokoju w naszym salonie na taki mniejszy, cieńszy. Wyszorowałam podłogi, wyszorowałam łóżeczko Antosi od spodu, także trochę się zgrzałam, a też dobrze by było, żebym nie przesadzała z tym moim brzuchem. Także idę wyciągnąć ostatnie pranie, rozwiesić, ściągnąć białe, no i próbuję dalej dodzwonić się do tego gastrologa. I później pokażę Wam jeszcze dwa nowe zestawy pętli, które kupiłam sobie właśnie na AliExpress.
Dobra, słuchajcie, przyszłam do domu teraz, trochę zaszło słońce, wywiesiłam sobie pranie i przyszłam Wam pokazać właśnie te dwa zestawy pędzli, które zamówiłam sobie na AliExpress, bo jak je pokazywałam, słuchajcie, na Instagramie, to wiele z Was chciało linki, więc już Wam mówię, do 25, sorry za to, że się tukę, do 25 na AliExpress jest Trendspotting chyba? Taki festiwal rabatów i tam właśnie w tych do 25 są ogólnie poprzeceniane produkty na AliExpress i oprócz tego w linku w opisie na dole zostawię Wam dwa kody rabatowe. Jeden kod rabatowy to jest typowo od sklepu internetowego, czyli jeden sklep Jessup, a drugi sklep Bailey dał po prostu kod rabatowy. I taki ogólny drugi kod rabatowy powyżej 5 dolarów, 4 dolary zniżki, kod długoterminowy dla nowych użytkowników. To wszystko na dole Wam rozpiszę, żebym się nie pomyliła i już Wam pokazuję. Ogólnie to zamówiłam sobie takie dwa dosyć duże zestawy pędzli, ja je tutaj zmieszałam, ale już je rozdzielę. Po pierwsze marka Jessup, czyli pędzle, które już wielokrotnie używałam. Może ja sobie, czekajcie, rozdzielę je. Bo one są ogromniaste, te zestawy. Dobra, trochę się może potukę. I tak, jeżeli chodzi właśnie o pędzelki marki Jessup, to ja tą firmę już znam. Dobra, ten zestaw Bailey jest dużo, dużo większy. O, to jest akurat Jessup. Wszystkie? Dobra, tu mam jeszcze. Okej, dobra, włożyłam sobie je tak tutaj do osłonki, bo tak jak mówię, muszę zrobić sobie reorganizację pędzli dla klientek i te zestawy dwa zamówiłam właśnie typowo dla klientek. Markę Jessup znam. Markę Jessup znam i używam ich pędzle od kilku lat. To jest mój trzeci zestaw, tak wygląda zestaw tych pędzli. Dla osoby, która maluje tylko siebie i która potrzebuje. Dla osoby, która maluje tylko siebie i potrzebuje naprawdę. Tak, wypadnie mi tu jeszcze jakiś. Tu są pędzle Jessup. Dla osoby, która, słuchajcie, maluje tylko siebie i wykonuje na sobie makijaże takie na drobną sprawę, delikatne, dzienne, to ten zestaw, konkretnie ten duży, myślę, że. Nie podnoszę już tego ostatniego pędzla. To myślę, że po prostu on będzie za duży, ale ja bardzo lubię pędzelki Jessup, bo one są z włosia syntetycznego i naprawdę przepięknie się nimi pracuje. Nic się z nimi nie dzieje, słuchajcie. Po pierwsze, tu jest taki jedna część, ile tu jest tych pędzli? Nie wiem, linka Wam zostawię na dole, ale to były duże zestawy i to będą pędzle właśnie dla moich klientek. Pędzelki marki Jessup przyszły te większe, te takie do twarzy, przyszły właśnie w takich osłonkach. Tutaj na przykład, dla przykładu pokażę Wam, o tutaj, to jest ten pędzelek Lux Highlight 105. Ja ten pędzelek mam jeszcze chyba w jakimś innym kolorze. Patrzcie, bardzo zbliżony w ogóle do pędzelku, na przykład też do rozświetlacza 127V od Boho Beauty. Takie jajeczko. Nic się, słuchajcie, z tymi włosami nie dzieje. Ja je używam tamte pędzle z tamtych zestawów już 2-3 lata i naprawdę są naprawdę w super stanie. Ja je bardzo lubię, bardzo mięciutkie, milutkie, niesamowicie lekkie, poręczne. Także, jak mówię, ja pędzle marki Jessup używam. Stale. I tutaj mam takie puchate właśnie pędzelki do makijażu oka. Ten jest bardzo fajny. Ja lubię takie pędzelki, które o tu akurat widzimy jakiś jeden. Boże słodki. Za dużo tych pędzli, one uciekają po prostu. Takie pojedyncze włoski tam może faktycznie mogą gdzieś wyjść. Ja bardzo lubię pędzelki takie do blendowania, do makijażu oka, które są puchate, nie są za bardzo zbite i nie mają za dużo włosia, tak w sam raz. Wtedy takim pędzelkiem się dużo lepiej pracuje, lepiej blenduje. Także o, tak. Za chwilę z drugiej strony Wam po prostu pokażę te pędzelki na zbliżeniu. Ten pędzelek jest moim ulubionym. Mam tą samą sztukę dokładnie chyba w dwóch innych zestawach. To jest do detali.
Detail Shader 237, taki języczek płaski, puchaty, nie za mocno zbity, naprawdę świetnie sprawdza się do takich właśnie detali. Kuleczka, tutaj mamy jakieś inne, po prostu zestaw jest naprawdę super. Zresztą na AliExpress tych pędzli marki Jessup jest multum, znajdziecie też mniejsze zestawy, niekoniecznie taki wielki. No i druga marka to są moje pierwsze pędzle, bo tej marki jeszcze nie kupowałam. Chyba, o ile się nie mylę. Bailey, nie, chyba nie, chyba nie. No i tutaj mamy już taki bardziej, powiedziałabym, pokaźny zestaw. Jest dużo większy niż ten od marki Jessup. Mamy tu zarówno właśnie pędzle do twarzy, jak i pędzle do oczu. Patrzcie, jaki wielki wachlarzyk. On się świetnie będzie nadawał do rozświetlania po prostu obojczyków, dekoltu. Nie jest jakiś mocno ciężki. Te pędzle ogólnie nie są jakoś ciężkie. Oczywiście są ciutkie cięższe od tych pędzli z Jessup, ale naprawdę super. Ten do pudru akurat używałam. Tutaj mamy bardzo fajny, patrzcie, pędzelek z takim ścięty, taki typu flat top, z takim otworem, że możemy sobie tu nałożyć po prostu kapkę jakiegoś podkładu, czy też korektora i delikatnie sobie tym pędzelkiem właśnie makijaż twarzy zrobić, a ten, on nie jest jakiś mega twardy. One wszystkie są takie naprawdę bardzo fajne do makijażu. Tutaj bardzo fajny jest pędzelek cream powder, czyli do kremowego pudru. Taki puchaty, ale patrzcie, on jest taki trochę ścięty. On będzie, myślę, że świetnie nadawał się do wklepywania i utrwalania właśnie pudru na twarz. Tu też mam taki, w tym zestawie był taki mniejszy, ten pędzelek do rozświetlacza. Ja taki pędzelek mam z marki Nanshi. Tak. Widzicie? Bardzo fajny, ale ten jest bardziej taki rozwachlowany, że tak powiem. Aczkolwiek ten też taki był, tylko że po tylu latach, jak się suszył po myciu, to być może on dlatego się taki zrobił. Ale bardzo, bardzo zbliżone do siebie, naprawdę bardzo fajne. No i oczywiście w tym zestawie, w przeciwieństwie do zestawu właśnie z Jessup, były tutaj też takie dwie szczoteczki. Typowa taka szczoteczka do brwi i taka do wyczesywania. Tutaj to włosie tutaj jest naprawdę bardzo sztywne, bardzo twarde. I dodatkowo patrzcie, tutaj mamy taką końcówkę z metalowymi końcami i ja takie coś używam zazwyczaj, słuchajcie, do rozdzielania rzęs, ale dla klientek to raczej nie będę używać z tego względu, że nie martwię się o siebie, ale klientki czasami, dziewczyny po prostu jakieś mają takie, wiecie, dziwne odruchy, więc lepiej nie przesadzić. No i bardzo duża ilość właśnie pędzli do makijażu oka w tym zestawie. Powiem Wam szczerze, że dużo bardziej podoba mi się kształt. Dużo takich bardziej, więcej takich trochę wydziwianych pędzelków jest właśnie w tym zestawie Bailey. Tutaj nawet mam jeden, słuchajcie, zafoliowany. Tutaj jest folia na tej blaszce, na tych innych nie ma z Bailey. No, nawet tego, a nie, na niektórych są. Na niektórych pędzelkach z Bailey, słuchajcie, o, folia jest jeszcze, nawet tego nie widziałam. No. Dobra, okej. Okay. Także dziewczyny, jeżeli spasjonujecie się makijażem i nawet typowo tak nie dla siebie, no ale dla siebie, ale na przykład na jakieś social media albo bawicie się makijażem, nie lubicie myć pędzli, to taka ilość pędzli zawsze się przydaje, to marka Bailey okazuje się naprawdę bardzo fajną marką i oczywiście Jessup. Wszystkie jakieś tam kody rabatowe, jak są, jak będą, to Wam zostawię w opisie, a tymczasem odwrócę kamerę i jeszcze Wam tak właśnie z bliska pokażę te pędzelki. Dobra, a ja tymczasem uciekam dalej. Thank you.
A słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać przepiękne róże, jakie dostałam od mojego kochanego męża z okazji naszej 11. rocznicy ślubu. Także o, tak, taki wielki bukiet, 11 przepięknych róż. Oczywiście troszkę je przycięłam, wlałam wodę świeżą i dałam odrobinkę cukru i wtedy, słuchajcie, róże mi się dużo dłużej trzymają. Także przepiękne, bardzo duże, patrzcie jakie one są wielkie. No, no po prostu jestem zakochana w tych różach i tak stoję sobie tutaj na tej mojej komódce. Powiem Wam, że ten kącik ja naprawdę bardzo, bardzo lubię. Pasowałoby mi jeszcze tylko wymienić troszeczkę ramek. Zdjęć w zasadzie muszę wywołać po prostu nowe zdjęcia. Tutaj sobie stoi ta tacka, a tamto wylała się, o, wylała się tam kiedyś ten, no, świeczka, Lenka coś kiedyś wymodziła i po prostu się wylało. Także tutaj są moje zapachy. Słuchajcie, paroma zapachami z właśnie paryskie perfumy podzieliłam się z moją mamą. Mamie się bardzo spodobało, kilka takich bardziej słodkich zapachów jej dałam. Sobie zostawiłam ten odpowiednik Idol od Lancome, Dolce Gabbana, Donna Karan, Be Delicious i chyba Giorgio. Lacoste Pink of Touch sobie zostawiłam i Armani Acqua di Gioia. No, także tak sobie tu stoi. Tu słuchajcie, mam ostatnio w Lumpeksie kupiłam taki przepiękny wisior, naszyjnik. Patrzcie, takim klipsem zamykany. O, to są takie perły, przepiękne, tak, tu jakiś mój kłak, takie podwójne, pod sesje właśnie zdjęciowe, także czekam, aż się trochę cieplej zrobi, bo na razie to jest wiatr, zimno, wszędzie jest mokro, więc nawet, słuchajcie, gdzieś w plenerze nie za bardzo zrobi się zdjęcia, bo się je ufajda, także o, takie perełki, ja lubię takie rzeczy, troszkę takich rzeczy zbieram, no, także dobra. Pokazać Wam chciałam kwiatuszki. Ok, tymczasem uciekam. Słuchajcie, w ogóle jeszcze chciałam Wam coś pokazać, bo ostatnio w Biedronce kupiłam sobie dwie takie, akurat tutaj położyłam dzisiaj. Czekajcie, co mi się tu zrobiło? Dobra. Kupiłam dwie takie bardzo fajne na tych takich przecenach tekstylia kuchenne i tak dalej. Dwie takie fajne drewniane tacki, jedna myślę, że tutaj można fajnie poukładać jakieś przekąski typowo pod grilla i tak dalej, jakieś serki, szyneczki można sobie tutaj postawić. Na tej akurat postawiłam póki co właśnie takie pomidorki i rzodkiewkę i słuchajcie, zabieram się teraz właśnie za przekąskę. Będę robiła właśnie taki twarożek z rzodkiewką pokrojoną, nie szatkowaną na tarce, tylko jak zawsze kroję, do tego troszeczkę śmietanki i szczypiorek, który właśnie przed chwilką zebrałam z ogrodu, także muszę go umyć. Zabieram się za jedzonko. Tu prosi, bo on chce iść na pole jeszcze, tak? Ale nie pójdziemy, mamuniu. Nie, kochanie. Już byłeś. Łapki już masz czyste, pani wymyła, tak? No. A ty co? Też byś chciała iść? Nie pójdziesz na pole? Nie, już byłyście długo. No, odpoczywamy. No, tak, tak. Dobra, strzeliłam sobie nowy kolorek na pazurkach, taki piękny, błękitny i jest to jak zwykle tradycyjnie seria Ice Color z Golden Rose. Tutaj mam akurat numerek 147 i tradycyjnie jako top nałożyłam ten Sage Vite i będą piękne, krótkie, ale naprawdę bardzo ładne. Chciałam się jeszcze teraz, słuchajcie, w tym tygodniu zapisać do koleżanki, ale niestety nie ma już wolnych miejsc na pazurki, także
Musi mi na razie wystarczyć. No, pięknie. O tak, dobrze. No. My sobie właśnie układamy puzzle. Dzień dobry w drugim dniu. Dzisiaj zakończę tego vloga. Ja, słuchajcie, kawa Inka. Antosia tutaj układa dalmatyńczyka teraz, tak? Pięknie. Dobra, słuchajcie, będę kończyła. O, jest! Pięknie. Będę kończyła. No. Będę kończyła tego vloga dzisiaj. Taki, nie wiem, ile mi się tam wczoraj materiał uzbierało. Dzisiaj strzeliłam sobie delikatny makijaż, jak widzicie, żeński, tylko wytuszowałam. Jest dobrze, trzymam dietkę lekkostrawną, słuchajcie. Na śniadanie zaserwowałam sobie jajko na miękko z chlebusiem i kawa Inka, którą jeszcze dopijam, także odpukać. Jest ok. I dzisiaj będę, słuchajcie, dzwonić do tego gastrologa, bo wczoraj się nie mogłam w ogóle dodzwonić, co się okazało, w poniedziałki tam nie ma rejestracji, nigdzie nic nie pisze. Także dzisiaj będę się umawiać. Weekend zapowiada się, jeśli chodzi o pogodę, beznadziejnie, bo padać deszcz ma. O nie, tu to, Siuniu, to będzie. Czekaj, pomogę. Odwrotnie chyba. O tak, patrz. Tak, no. Także pogoda w weekend zapowiada się deszczowa. W ogóle ten maj taki na dwa razy, słuchajcie, raz ładnie, raz deszcz. Jest w ogóle cały czas mokro. Tu pięknie. O, brawo. Tu kołnierzyk. Tu? No. Tak, pogoda no, w maju po prostu nie za specjalna, ale nie ma co się załamywać. Mamy nadzieję, że po prostu w czerwiec przyjdzie i już przyjdzie na całego ciepło. Będzie upał. Czerwiec, lipiec, sierpień, także jest dobrze. Dobra, dobrze to, Siuniu, tu. O nie, tak. Nie, 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 nie. O, chyba tak, patrz. Ha? Jednak tak. Tu będzie kolejne. Dobra, Antosia sobie tutaj układa ze mną puzzle, ja jej w sumie pomagam tylko, także coś jeszcze chciałam powiedzieć? Nie, chyba tyle. Taki krótki wlożek, myślę, że Wam się spodoba. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach, mam nadzieję, że niedługo, że niebawem. Trzymajcie się. Bambi, tak. Także trzymajcie się cieplutko. A w ogóle jeszcze, słuchajcie, dostaję ostatnimi czasy sporo zapytań o ten zegarek. Do końca czerwca na hasło siarka 20, o ile się nie mylę, jest jeszcze właśnie kod rabatowy na Garrett Electronics. Ja, słuchajcie, ten... wyczerpała mi się bateria? Chyba tak. Chyba mi się wyczerpała bateria. Dwa dni, ponad dwa dni, słuchajcie, trzyma, także spoko. On mi się jak najbardziej sprawdza. Możecie instalować sobie tutaj różne tarcze, słuchajcie. Czekajcie, faktycznie mi się wyładował. No, wyładował mi się. Różne tarcze. Jak jest powiązany zegarek, no, przypinamy dalej. Tu, patrz. Jak jest zegarek powiązany właśnie z aplikacją, z Waszym telefonem, to możecie sobie różne grafiki tarcz instalować. Oczywiście on się nadaje jak najbardziej do treningów, do biegania, także ja jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Kilka razy też w nim spałam, żeby zmierzyć sobie właśnie pomiar snu. Sen głęboki, sen płytki i tak dalej, chociaż nie wiem za bardzo, co to znaczy, muszę sobie poczytać, ale tak jak mówię, noszę go cały czas, bardzo mi się podoba, w ogóle absolutnie mi nie przeszkadza, bo często gęsto było tak, że zegarki po prostu mi jakieś po prostu przeszkadzały na dłoni, a tutaj nic się takiego nie dzieje. Także oczywiście też linka Wam jeszcze raz zostawię, podrzucę na dole, to możecie sobie zerknąć, może chcecie, chyba to będzie tu! Jak chcecie sprezentować komuś, albo mama dziecku, też dziecięce zegarki są tam właśnie z możliwością taką, że dzwonicie na ten telefon do dziecka, sprawdzić, gdzie dziecko jest. Dobrze, Tosiu, przecież przypięłaś. Czekaj, czekaj. O, o, jest, git, tu. To oczywiście możecie sobie zerknąć tam. Także dobra, tyle w temacie, ja już uciekam, bawię się z Antosią, widzimy się w kolejnym filmiku, pa, pa. Tosia, pożegnasz się? Pa, pa. Pa, pa, loczku mój piękny. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.